pierwszy. No bez jaj! Jak ładnie przeleciał przez te drzwi. Hej, już z tej strony Neskot. Hej, z tej strony. To nie jest twoje przywitanie. To nie jest twoje przywitanie. Z tej strony Neskot i dzisiaj witam was razem z... Nie! Neskot 89. Nie, ja się tak nie witam. No ale to nie jest... A to nie jest twoje mi ten? Ale jak już mówię, to nie mówię hej, jestem Neskot 89, tylko mówię hej, jestem Neskot, bo to jest krócej. Popatrz, jak się nazywam w grze. Neskot, prawda? A nie Neskot 89. 89 to tylko taki dodatek. Nie wiem o co ci chodzi. Hej, cześć do was z tej strony Neskot. Dzisiaj witam was razem z... 89. Z Elevenem i Wezą. Wezą i Elevenem. Nie wiem, jak to inaczej ładniej powiedzieć. No, po prostu witam was z chłopakami. Poprzedni odcinek był u Elevena, a wcześniej było u Wezy. Dzisiaj gramy... Czyli dzisiaj Weza, Eleven i Neskot 89 grają Ultimate Chicken Horde. O, hero z tej strony Eleven, sorry. Nie słuchałem chwilę. Co chłopaki mówili? Jajco. Co mówię, że dzisiaj... Tomek... czyli Neskot 89, Eleven i Weza grają w Ultimate Chicken Horse. Tym razem przyszła pora na to, żeby Elek wygrał. Znaczy, nie wiemy, kto wygrał w poprzednich odcinkach, ale wypadałoby. Wypadałoby, żeby w końcu ktoś wygrał inny niż ja, albo... Znaczy, nie, ja będę szczery, mój perform... Patrzcie na mnie po prostu, mój performance no, trochę... Tak się czuję, ja dzisiaj jestem symetryczny. Nie! Czekaj, bo jeszcze się nie ubrałem! Nie, a myślałem, Boże, nie wiem dlaczego, ale myślałem, że Eleven zmienił sobie ten zwierzątko. To by było bardzo dziwne. Jestem różowym mamutem. Czemu znowu postanowiłeś się zmienić? Bo Weza, on jest taki zmiennokształtny. Nie, no ja wiem, no nie potrafię odnaleźć swojego ja, no. Już mógłby to zrobić w końcu, już mamy 50, nie wiem dlaczego spojrzałem na godzinę, mamy 55 odcinek chyba. Ciało ludzkie jest zmienne. Jeżeli Łezie załóżmy stanie k***a, / prącie, / pipi, to wtedy on wyciąga słonia, bo ma dużą... Trąbę! Jeżeli chce... Dobrze, klaso, dobrze. Jeżeli chce... Jeżeli czuje, że mu kutas wchodzi do nogawki, to bierze... Węża. Jeżeli czuje się tego dnia puszysty, bo... Nieogolony. Bo nie ogolił pięt. Bierze... Owce. Etc. Czyli po prostu on się analizuje bez sytuacji. To jest tylko przykład. Ja nie klejmuję, że tak naprawdę jest. Nie wiem, czy kutas Danielowi w dół wchodzi do nogawki. Oj, wiesz. Lecimy. Dobrze, lećmy. Chodźcie, tu stańcie razem. Ja mam wrażenie, że ty chyba z tym tematem idziesz trochę daleko. Ale to może być tylko moja mała sugestia. Mapa Fornesco, ten friends. No, zamknąłeś oczy? Ty, poczekaj, bo może to była mapa w ogóle bez budowania, w ogóle tego nie szczaiłem. Bo tu już są pułapki. Mapa bez budowania. To być może jest mapa bez budowania, naprawdę. Postawmy je tu na dole, i zobaczmy. Będziemy wszystkie te pułapki stawiać w jednym miejscu. Tak, będziemy je po prostu... Nie, no może ja wybiorę po prostu inną mapę, bo sobie też nie powiedziałem, z kogo to jest mapa. To jest mapa od... Nie ma napisanego. Ej, a może weź zacznij od nowa. To nie, ja to wytnę. No, bo były dziwne tematy na początku i tak, fajnie, fresh start. Tak? Na pewno? To chcecie? Tak? Ej, nie, dobra, to zostawiamy. Dobrze. To kontynuujmy po prostu... Ale śmieszny żart, ale kurczę, no, Łeza i nogawka, kutas w nogawce, ale śmieszne to było, Eleven, kurde, ale ci to mapa się zmieniła, nikt nie zauważył na pewno. Ale to było dobre, ale... O, kurczaczki pieczone. Wiesz co, Neskot, nie być na nic z tego, zostaw to wszystko, co teraz mówiliśmy. Idziemy dalej, chodź. Idziemy dalej. Dzisiaj gramy mapę od Piwonia. Dziękujemy ci bardzo. Jeżeli chcecie, żebyśmy zagrali waszą mapę, no to pamiętajcie napisać kod w komentarzach poniżej. A dzisiaj zobaczymy, co nam tutaj Piwonio zaproponował. Chyba już wszyscy widzieli. Wszyscy... Oddaj mi to. Dlaczego? No kolory są...
Accurate. Ojej, Alec is looking kinda sus. Czemu Nescott ma... Ej, Nescott ma bardziej accurate oczy niż... Ej, ja wyglądam jakbym zginił. Ej, jakby... Ja wiem, że ja czasami... Ja wiem, że ja czasami wyglądam na typ człowieka, który day by day uprawia bed rotting, ale... Bed rotting. Ale to nie znaczy, że jestem aż tak zgniły. Nie no, nie jesteś jako tako zgniły. Ja tylko doceniam, dziękuję twórca bądź twórczyni za to, że dodaliście literki, bo ja w życiu bym się nie strzaił, kto jest... Znaczy, zgniły jest każdy, więc każdy mógłby się podać za Elka. W tych czasach każdy może być każdym, po prostu. Ale super dali nam, kurczę, te. Aha. Co ty postawiłeś? Nie mam pojęcia, jak to... Nie wiem, jak to się stało, ale niech będzie. Nie wiem, czy to nie było zbyt duże ułatwienie. Pierwszy. No bez jaj! Jak ładnie przeleciał przez te drzwi. Tak idealnie było. Idealnie. Ej, dotarłem do mety. Drugi raz dzisiaj. Wow. Trzeci. Jak się czujesz stojąc na mnie? Nie stoję, co? No stoisz na mnie. Nieprawda. Jak to nie? Co? No chciałbyś. Proszę. Chciałbyś być znaleźć się pod moim butem? Ja nie chciałbym się znaleźć pod two... Ale to znalazłem w sumie. O co ci rym-cym-cym-cym? O co ci cim-ci-rym-ci? O co ci ram-pam-pam? Zróbmy to trochę zabawnym. Just a little bit of trolling? A ten co robi? Nescott, pamiętasz jak u mnie byłeś? No. Dawno temu. I montowałem film, ty usnąłeś u mnie na kanapie. Tak było. I ci się śnił sen w 5 minut. Tak było, tak. W minutę nawet. Mm-hmm. Nawet chyba pamiętasz, to... co to był za sen? Nie pamiętam, co było za sen. Ale poczekaj, było coś z koszulką chyba. Nie, było... Tak! Z koszulką, tak. Co nie? Że coś było, kurde, ale co to było dokładnie? To było tak, że ja montowałem film, przez minutę byłeś cicho i potem się budzisz i mówisz: kurwa, Eleven, ale miałem sen. I jesteś taki uśmiechnięty i mówię: co? On mnie bejtuje, bo spał minutę. A ty mówisz: śniło mi się, że miałem taką rakietową koszulkę i można było sobie kliknąć i bardzo koszulka robiła siuuu i leciała, gdzieś zobaczyła jakąś ładną kobietę. Coś było takiego, no. Był jeszcze jeden, ale tego nie pamiętam. Ten mi zapadł w pamięć. True story. A ja tego nie przejdę. A potem wstał i poszedł ci umyć kibel. No i tyle było. Nie, to był zupełnie inny wyjazd chyba. Nie no, ja za każdym razem miałem ci kibel. Kurwo. Zostaw mój kibel! A to już nigdy więcej go nie umyjesz. A, żebyś się nie zdziwił. Mój kibel. Chyba, że staniesz naprawdę przed nim, taką blokadę zrobisz, to może wtedy może ominę go. Nie wiem. Ale nic nie obiecuję. Nie, tak będzie za trudno. Nie no, dawaj Tomek, przecież ja wiem, że ty nienawidzisz zabawy. Nie no, ja kocham zabawę. Nie, ale... Ale co? Ale co? No przecież to jest do zrobienia. Jajco! No właśnie, no to dobrze. Och. To nie spadnie. Chuj. Zauważyłeś to, gdzie, prawda? A ten gdzie idzie? Zauważyłeś, wiedziałem. No co? Pierdolę nie robię. Rakietowa koszulka i siuuu! No patrz, bo ja też dam radę. A, nie! Nie chciałem jeszcze lądować! Ja cię... A, trzeba to utrudnić, bo wygram jeszcze. Trzeba. Musiałeś to rozpierdolić, naprawdę? Ale co rozpierdolić? Daj się przejść normalnie!
Człowieku! No przejdź tamtędy. No dobra, przejdę. Przejdę, tylko... O. A teraz jak bolca postawisz, to przejdziesz, tak? A normalnie też bym przeszedł. Dobra. O, teraz to jeszcze żeś ułatwił. Nie korzystasz z tego, co postawiłem i pokazujesz, jak to się robi. Dawaj. Dobrze. No. No. Ja patrzę. No dawaj. Ja też. Spoko, nie ma problemu. Przechodź. Przechodź. A. Kurwa, zrobił to. No a... No przecież to takie proste jest. Na wyciągnięcie ręki masz wygraną. Obserwuję. Przechodź! Jezu, chciałem zacząć krzyczeć Łeza, ale przecież to Eleven! Uda ci się. Łeza pójdzie swoim sposobem, oczy... Nie, po prostu no... To nie jest dzień, Elka, to nie jest, no trzeba przyznać, tak. To może, zróbmy tak, żeby dzisiaj Mateusz wygrał. Wiesz co? Co? Pierdol się. O. Nie, ja nie potrzebuję, żeby dawać mi fory. Tak, tak, a ja potrzebowałem. Ja potrafię przyznać się do porażki. Potrafię ją przyjąć na klatę. Tak? Tak. Tak? Okej. Dobra. Dobrze. Dawaj. Wiem. Zgniluchu. No. Co z tym zrobić? Możesz to obrócić jeszcze, wiesz, o 90 stopni możesz obrócić. Widzisz, jak możesz to ładnie obrócić? Wow, świetne. Nie wiem. Nie, to nie jest mój dzień. Ja już po prostu... A, nie wiem. Poczekam właśnie aż... O, dobrze. Jakoś... Ale ja go jakoś nie lubię. Jakoś czuję... Czuję niechęć do tego człowieka. Ja nie wiem, ja dzisiaj nie mam niechęć do siebie. Zagrałem jak gówno i ja rozpoznaję, że popełniłem błędy ja, a nie są to błędy moich przyjaciół. Spokojnie, w golfie się odbijesz. Ja potrafię przyznać, że zjebałem. I Tomek! Nie zasłużyłem dzisiaj na wygraną. Tomek! Ale na przykład taki Tomasz A mógłby kiedyś w końcu wylądować tym chipskiem. Ej, panowie, bo jestem blisko. Chłopaki, nachodzę. Już jestem tak blisko. He's a common. Dobra, spoko. Musimy zrobić tak, żeby Tomek umarł. Dobra. Pierdolę. In game. Ja to od razu dobrze, że to ten powiedziałeś tak, bo ta? Już nie byłem pewny. To ten. Się trochę przestraszyłem, że... Kurwa, no tym razem nie zadziałało! O, czemu te schody się ruszają? Jezu, jak ja go, no i wygra, no i... Dasz radę, Eleven, ja trzymam kciuki. Trzymam kciuki, popatrz jak... Tak trzymam. Nadal trzymam. Jestem w 100% pewny, że jeszcze dasz radę. Moje dłonie na twojej trumnie leżą. Dzięki za oglądanie, dasz audycji, ja.